nieskończone źródło miedzi? To jest lepsze niż wygrana w Totka w tym momencie. Hej, hej, witam was, Tony, witam was serdecznie w kolejnych odcinkach z Oxygen Not Included. Jak widzicie, wypompowywanie chloru stąd trwa. Trwa nawet intensywnie, bo patrząc po tym, jak tutaj wypompowuję, to jest sporo już tlenu, coraz mniej chloru. Dwutlenek węgla się pojawił, więc także zatrudniłem oksyferna do tego, żeby tlenu jeszcze bardziej mi tu dociskał. No i tutaj sporo wykopałem. Tu docelowo będę stawiał sobie, jeżeli dobrze kojarzę, to będą elektrolizery. Tak, elektrolizery postawię gdzieś w tej okolicy. I jest taki zamysł, że wykorzystam fizykę gazów dzisiaj. Dzisiaj się będę bawił gazami, no i ogólnie tą elektrolizą, więc zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Jest dużo tego, natomiast chcę także tutaj chlor przyciągnąć, bo zastanawiam się, jakbym ten system tutaj przebudował. Mam tu dostęp blisko do jedzenia, więc jakbym zrobił sobie taką tutaj farmę rybek. Co wy na to? Co wy o tym sądzicie? W każdym razie na pewno tutaj dużym utrudnieniem jest to, że tu jest mnóstwo bakterii, więc to wszystko trzeba by mocno przekopać. Nie chcę niszczyć tych trzciny, bo ona pięknie rośnie samoczynnie, choć czy ja tą trzcinę gdzieś tu jeszcze mam, tak patrzę i patrzę, że chyba... Ło, ile tu bakterii. O, mater deo. Dobra. Widzę, tutaj jest jedna wielka masakra. Widzę, że tej trzciny nigdzie tutaj nie mam. Tak, i mamy nowego obywatela, Katalina. Katalina ma być docelowo naszym nowym medykiem, ale widzicie, jakie jej tempo jest. Po co ty w ogóle kwiaty lili balsamiczne? Zanim ty tam dobiegniesz, to noc przystanie, Katalina. Ach. No i zdobyłem nowe osiągnięcie kolonii. To jest akurat ciekawe, bo dostałem... Tylko gdzie to osiągnięcie wskoczyło? To jest osiągnięcie związane z, chyba z powietrzem, tak. Rozprawić 1000 kg tlenu za pomocą wentylacji gazowych. To chodzi tak naprawdę o chyba o tą wentylację, którą tutaj mam. Czyli tlen prowadzę tutaj, no i tlen prowadzę też, jakby nie było gdzieś tutaj. Kurczę, już się pogubiłem. A tak, tutaj. Docelowo w sumie mógłbym to wyłączyć, bo tutaj już prawie się nic... nie, wyłącz budynek, bo tutaj tylko zmarnowanie prądu jest, a tempo tego tlenu tutaj, dwutlenku węgla nie ma. Powoli pewnie będę tracił zasoby tutaj, w końcu będą normalnie oddychać. Natomiast moje zadanie dzisiaj jest jakie? Krótko wracając do tematu. Tutaj stawiam elektrolizery, oczywiście elektrolizery potrzebują wody, więc dociągam wodę z systemu wodnego, jaki tutaj mam. A tej wody, jak widzicie, jest nawet sporo, więc powinno się nadać. Tu już rurkę pociągnąłem i będę tutaj tę elektrolizę produkował. Ten tlen będę schładzał za pomocą właśnie naszej maszyny i tlen będę wysyłał do bazy, bo glony już nie wyrabiam z wydobywaniem tych glonów. Pora unowocześnić trochę bazę, więc nie przedłużając, biorę się do budowy. No nie, co tu się stało? Co oni tu najlepszego zrobili? Jak tak mogli? Przepełniła się ta woda. Nie mam pojęcia dlaczego. W ogóle nie mam pojęcia, co tu się stało, ale widzę, że wszystko mam pozalewane. Ja muszę tutaj teraz mocno mopować. No nie. Jakim cudem? Wszystko, dosłownie wszystko zalane. Nie wiem, te rybki naprawdę trzeba będzie mocno tu jakoś ogarnąć, bo to jest jakaś masakra. Jakim cudem te ryby tak się tutaj mocno... Naprawdę nie wiem, czyżby ta łykająca ryba aż tyle wody wytwarzała? Nie wiem, w ogóle skąd się tu woda czysta wzięła? Przecież tutaj była zanieczyszczona woda. Skąd to się wszystko wzięło? Ktoś mi to wyjaśni? Jeszcze tutaj kawałek mięsa. Dobra, na pewno będę musiał to przeorganizować, przebudować. Tylko jak, skoro są wszędzie bakterie? Choć nie, w sumie nie wszędzie. Jakbym ja się tu podpiął... Kurczę, brakuje mi możliwości tutaj zabudowy, bo... Troszkę mi nie w smak jest to, chyba że rybki bym ściągnął w to miejsce. To byłoby nie głupie, tylko znowu szkoda mi tych rejonów, jakbym tutaj rybki wsadził. Ty, oto, przepraszam bardzo, co to za spanie w miejscu pracy? Wstawaj, nie ma spania, do roboty, mopować tam. Psia kostka, będę mi spać. Dobra, jak widzicie, tutaj już w trakcie jestem budowy, jeszcze tylko parę elementów
i będziemy już wystawiać nasze elektrolizery. Zabudowa oczywiście się udała, wygląda to mniej więcej w taki sposób. Tutaj oczywiście zrobiłem takiego ślimaka, taką jak ze starych czasów grzałki były, to zrobiłem tu odwrotność, bo docelowo tutaj chcę wpuszczać do środka zimny wodór. Tak, zimny wodór, schłodzony wodór, bo wodór, z tego co się zorientowałem, ma najniższy punkt przewodnictwa, najlepsze przewodnictwo cieplne, więc najlepiej go tutaj będzie wprowadzić. Tutaj oczywiście użyłem algamatu, złota i rury promiennych, aby jeszcze lepsze było wymienianie ciepła, tak? Wymienić to ciepła, więc tutaj, dlaczego w ogóle taka zabudowa? Proste. Powód, aha, przestawiłeś coś, prosty powód. Będzie, kiedy ja sobie postawię tutaj elektrolizer, sądzę, że, o, może być w tym miejscu. On dostanie oczywiście wodę skądś tam, nie wiem jeszcze skąd, pewnie z tego głównego mojego systemu. Zasilanie oczywiście na chwilowo będzie jeszcze z tego systemu pociągnięte, więc zasilanie będzie szło tędy. I wykorzystuję tutaj fizykę gazów, jaki mamy tutaj oksygen, czyli tlen jest cięższy niż wodór, to leci w dół, a wodór oczywiście będzie się utrzymywał u góry, zresztą możemy tutaj to zobaczyć, jak wodór pięknie się tutaj unosi. I wodór chciałby na pewno uciec jak najwyżej. Natomiast tutaj wodór będzie ściągany, wykorzystam do tego właśnie naszą pompę do gazu, i żeby ten wodór był ściągany, tylko sądzę, że w tym miejscu... Nie mogę wyżej, wiadomo, nie mogę żadnej w takie wnęki, ale sądzę, że w tym miejscu spokojnie mogę takie coś zrobić. I tutaj docelowo właśnie takie założenie będzie, że tutaj będzie trafiał właśnie elektrolizer, będzie produkował wodór w postaci gazowej. Tylko zastanawiam się, czy elektrolizer sam w sobie coś jeszcze produkuje. Chyba nie. Ma dostarczać wodę, reszta się zajmie, więc tutaj wentylacja oczywiście podpinam, rura izolowana, chyba będzie dobra. Tak mi się wydaje, nie wiem, zobaczymy. Natomiast dobra, tutaj niech tak będzie. Natomiast tutaj zimne będzie szło w dół. No i się zastanawiam, czy tutaj coś więcej będzie potrzebne. Na razie zostawiam te drabinki. Nie wydaje mi się, żeby coś więcej było potrzebne. Woda docelowo jest podpięta już do wodociągu? Nie. Więc już ją podpinam. Rura do cieczy tutaj podpinamy, żeby tutaj reszta tej wody szła. Niedługo muszę im porobić te prysznice, bo już widzę, oni tak chodzą tak jakby lekko cuchnęli, więc trzeba to ogarnąć, ale na razie chcę ogarnąć ten system. Dlaczego? Bo im brakuje tu zdecydowanie tlenu. Tutaj nie ma tlenu, tu jest głównie chlor, pomimo tego, że ten chlor wyciągnąłem, to i tak ten chlor się znowu pojawił, więc chcę go jeszcze bardziej stąd wyciągnąć. I więc elektrolizer powinien by mi w tym pomóc. Tlen będzie wysyłany, oczywiście jaki tu jest system tego wszystkich gazów. Tutaj mamy wodór, który będzie krążył i tędy będzie wychodził. Izolowany używam dlatego, żeby tutaj nie było chłodzenia. Chłodzenie będzie wysyłane dalej do bazy i tu ściągane ciepłe powietrze wracało tędy. No i tu się będzie chłodziło w tej naszej maszynie. Mam nadzieję, że taki zamysł będzie działał. Chyba tak. Dobra, w każdym razie tutaj chcę, żeby natomiast pompa do gazu wyciągała tą rurą izolowaną chłodny tlen, który będzie następnie wpompowany do bazy. I tlen, i ewentualnie na razie mamy chlor, ale później tlen będzie i będzie tam trafiało. Oczywiście to będzie prowadzone rurkami tutaj i chyba tu sobie walnę taką pionowy słupek, żeby się już nie bawić w to wszystko, bo to jest niepotrzebne tak naprawdę. Ja się po prostu tędy przebiję i będzie problem z głowy. Nie będę się bawił żadne tutaj inne przejścia. Czemu by nie? I ogólnie taki to jest główny zamysł całej tej mojej zabudowy. Czy mi to wyjdzie? Zaraz się okażemy. Podepnę sobie tutaj wszystko tak do tego jak trzeba i oczywiście uruchomię tą maszynę, zwłaszcza że wodoru trochę mam, bo tutaj mam trochę wodoru i patrząc, gdzie jeszcze mam wodór? Tu mam wodoru trochę i ogólnie wodór mam tutaj, więc spokojnie wodór mógłbym stąd wyciągnąć. I tutaj mam chyba wodór. No to powiem wam, jest sporo. Mógłbym z tego zrobić spokojnie zasób paliwa na rozgrzaniu. Natomiast ciekaw jestem samego tego elektrolizera. Czy on odpali sam sobie? Zaraz się przekonamy. Zresztą, jak widzicie, już jest podpinany. Zaraz będzie kabelek. Tylko oczywiście zaraz tlenu im braknie. Tak, muszę w końcu im dać ten po prostu tlen. O całą magię tutaj chodzi. Ok, tu jeszcze jeden kabelek.
No, save modzie, prawie ci tyle brakowało. Dlaczego ty tego nie chciałeś kliknąć? No tak, bo trzeba być budowało. Katalina swoją drogą, ciekawe. A ja zapomniałem. Katalina, moja droga. Ty, Katalina, ona ma niski poziom priorytetów w budowaniu. Ona powinna mieć tylko lekarza mega. Dlaczego ona w ogóle ma atletykę, nauka, medycyna powinna być tylko mega. Operuje, uprawia, hoduje, buduje, kopie, dostarcza, magazynuje. Podtrzymywanie życia powinno być na full. Nie wiem dlaczego w ogóle takie coś. No ale dobra, niech będzie, skoro ona tak chce, to niech pomaga. Ale patrzcie, już woda idzie, już wodociągi spływają i zaraz tutaj będzie nam napływał świeża porcja tlenu, świeżutki, pachnący świeżością wręcz nasz tlen. No, zrobione? Zrobione. Zasilane? Brak zasilania. Dlaczego brak zasilania? Kto mi rozpiął kable? Halo? Kto winny? Przyznałeś się, kto popsuł energetykę? A tak. I wszystko teraz trochę jasne się zrobiło. Dobra. Więc to proszę potraktować priorytetowo. Wy tu się będzie kopać, a ja będę tutaj stopniowo to przebudowywał. No, nic dodać, nic ująć, po prostu będzie niezła zabawa. No, ale zbudujcie mi te kable. Halo, nie przedłużajcie tego, naprawdę czekam na ten elektrolizer jak tylko można, a wy tylko przedłużacie. Elektrolizer już stoi, teraz tylko czeka na to, abym go uruchomił, więc tak naprawdę włączamy ten przełącznik, aby zaczęła i ta pompa do gazu i wraz z elektrolizerem działać. Oczywiście pompa do gazu jeszcze chwilowo nie będzie działać, bo nie oszukujmy się, będzie tego jeszcze troszkę do budowy tutaj. Natomiast jestem ciekaw, bo jeżeli dam duże ciśnienie docelowo chloru, tlenu, to teoretycznie ten elektrolizer, ten chlor powinien być do góry wypchnięty, ale to jest ogromnie dla mnie ciekawe. Opatrzcie, działa, woda jest tutaj oczywiście podłączona i elektrolizer działa, pierwsze namiastki tlenu właśnie do nas zmierzają. Powiem wam, bardzo fajnie, tylko tak, temperatura tego będzie ogromna. Będzie tego ogromna, jednakże bardzo mi zależy na tym, żeby ten tlen już był tutaj w tym miejscu produkowany. Tylko zastanawiam się, po co oni tu... Aha! I właśnie po to oni tu wchodzą, po to tak naprawdę uruchomiłem ten elektrolizer, aby oni mogli skorzystać. Oni mogli skorzystać z tego właśnie, żeby tutaj tlen mogliby pracować. No dobra, to wy sobie tu pracujcie, a ja będę dalej tutaj ogarniał. Mam nadzieję, że tutaj, nie wiem po co mi jest to, niech tutaj budują te rurki, bo tego jest naprawdę mi trzeba. No i teraz chyba widzę, że będzie jeden błąd, bo tutaj oczywiście nie podłączy tej rurki. No tak, dobra, no to szybko proszę to podłączyć i ogarniamy dalej. Pierwszy tlen jest pobierany, pierwszy tlen leci, oczywiście też chlor i wodór i wszystko. I ogólnie jest spoko, tylko tak, tlen chce oczywiście, w tej rurce ma znajdować się tylko i wyłącznie tlen. Ale jest ciekawa rzecz, bo słuchajcie, tutaj mamy 36 stopni. Tutaj mamy około 45 stopni wodór na przykład. A tu im bliżej tego biomu, patrzcie, tu mamy 5 stopni. Tutaj mamy o wiele, wiele, tu już mamy temperatury minusowe. Tylko zastanawiam się, czy faktycznie to jest ta zawartość. Wodór 22 stopnie. Zawartość tlen 20 stopni. Tu już mamy zawartość wodór minus 4,6. A tlen? Czy jest tu gdzieś tlen? Tlen minus 0,3. To powiem wam, samo prowadzenie przez ten biom zimowy już mocno mi tutaj ochładza. Bo patrzcie, tutaj mamy taki kawałek, że spokojnie, fakt, że tutaj trochę się to będzie podnosić, ale i tak to jest ogromnie schłodzone. Więc w tym momencie już nawet bez uruchamiania tej maszyny jestem w stanie ogromne ilości dostarczyć tutaj tego zimnego powietrza i chłodzić całą tą moją bazę, schładzać się miejsca, zwłaszcza, że tutaj jakby nie było, no mocno trochę przesadziłem, więc to jest genialne wręcz. I co jest ciekawe, to, że tutaj mam właśnie ten zimny front, zimne to powietrze, już w tym momencie schładza mi to powietrze tutaj, więc podwójnie to powietrze będzie schłodzone. Jest po prostu to genialne, po prostu to jest rozwiązanie genialne. Ale widzę, że jest faktycznie tutaj rura do pompa do gazu,
będzie problematyczne, bo powinna wyłapywać mi tylko wodór. I chciałbym, żeby był tylko wyłapywany wodór wtedy, kiedy będzie właściwe ciśnienie, więc czujnik by się jakiś przydał, czujnik gdzie, czujnik gazu, czujnik zegarowy, czujnik bakterii, nie, czujnik Atmo. Atmo, o, jeżeli ciśnienie gazu osiągnie wybrany zakres i jak najbardziej tak, więc tutaj jeżeli będzie odpowiedni zakres ciśnienia, to dopiero ta pompa ma działać. Takie jest zadanie, więc docelowo jak będzie tutaj pełno wodoru, to dopiero ta pompa ma działać. I tak ma to działać. Na razie wiadomo, wypompowywałem to jakoś luźno, natomiast teraz chcę to właśnie tak zbudować, więc poproszę mi to, ten czujnik zbudować, bo nie ma sensu wypompowanie tlenu, skoro tlen mam wypompować zimny. Po co mi ten tlen tutaj w tym systemie chłodzącym w ogóle nie potrzebny? Jeszcze jedną rzecz zauważyłem. Nagle automat, mój elektrolizer przestał działać. Co się dzieje? Ja już wody nie mam? Okej, wody jest, ale wiecie co? Będzie problem z wodą. Tej wody ja tyle nie mam, co bym chciał. I teraz co z wodą zrobić? Skąd tak naprawdę zasilać mój elektrolizer? To będzie wyzwanie. A może bym skorzystał z tego Cool Steam Venta? Skoro tutaj tyle wody jest, fakt, że wodę musiałbym trochę schłodzić. Albo w sumie nie, tylko jedynie co musiałbym zabezpieczyć przed tym, żeby mi bazy nie grzała ta woda. Ale kto wie, może skorzystam z tego. Tutaj się wkopać, założyć pompy, przeciągnąć rurki. I tak już sporo rurek mam pociągniętych. To byłoby całkiem niegłupie rozwiązanie, zwłaszcza, że chyba bakterii w tej wodzie nie ma. I dzięki temu Cool Steam Vent mógłbym w końcu uruchomić. To będzie całkiem dobre rozwiązanie. I teraz mam jeszcze trzecią zagwozdkę. Mianowicie tu jest coś chłodnego. Tu jest bardzo coś chłodnego, tylko że do tego dostępu bronią masa bakterii? No nie, może masa nie, ale ja bym tędy się przekopał, to mógłbym się dostać. Dlaczego? Wydało mi się dziwne, bo tu jest bardzo zimne i dodatkowo mamy tu to neutronium, które, jak pewnie zwróciliście mi kiedyś uwagę, wypatrywać takich neutronium, więc tu coś może być. I chciałbym się dowiedzieć co. Naprawdę chciałbym się dowiedzieć co tu jest. Wiecie co? Chyba zacznę się tutaj kopać. Moi drodzy, udało się. Odkryłem coś i zupełnie nie wiem co to jest, ale podpisane. Wulkan miedzi bezczynny. Skidded Cloud Operation. I powiem wam szczerze powiem. Wulkan miedzi. Czyżbyśmy mieli nieskończone źródło miedzi? To jest lepsze niż wygrana w Totka w tym momencie. Będę mnie w tej grze. W takim razie dla mnie to jest ogromnie fajne rozwiązanie. Fakt, to nie jest blisko do wody, ale to i tak nic nie szkodzi. Będę musiał się po prostu podpiąć pod ten system. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o samą zasilanie wentylacyjne, już poczyniłem pewne kroki. Tutaj już cały system tlenu będę miał dostarczanie tu w tym miejsce. Tutaj już zrobiłem małe sortowanie. Tylko tak, tutaj miał być wodór. I wodór docelowo ma iść tutaj dalej do systemu, a powietrze ma być po prostu wypompowywane. I w taki sposób na razie sobie przefiltruję to, że się powietrze dostało. Nadmiar powietrza mnie nie boli, w ogóle mnie nie boli nadmiar powietrza. Już usuwam, w tym momencie już usunąłem tak naprawdę kabelek, wybórz. Tak, usunąłem już jeden z dyfuzorów tlenu. I teraz tylko zostaje mi wentylacja gazu. Czyli dodaję sobie taki wentylator i niech się dzieje co ma dziać, czyli natleniajmy tą okolicę, bo właśnie o to w tym wszystkim chodziło. Fakt, że wprawdzie tutaj mam, z tego pewnie co zauważyć, trochę mam chloru i troszkę węgla, ale tego chloru jest taka symboliczna ilość, że jak chloru trochę się pobędzie tutaj w okolicy, to nic się nie stanie. Najwyżej będą zdrowsi, będą bardziej odkażeni. Natomiast tutaj już wodór, jak widzicie, jest ładnie filtrowany i pozostaje mi jeszcze tylko tu zamknąć ten obieg. Już właściwie to będzie ciepłe, bo już mamy 25 stopni tutaj ten wodór, więc teraz ta wentylacja izolowana będzie i wysyłam ją w to miejsce. Tylko teraz pytanie, czy ja się tutaj gdzieś przebiję, bo to jest podwójny system, więc ja się tędy nie przebiję. Tutaj mam wodór,
To będzie ciężkie. Dobra, w takim razie tu trzeba zrobić jeszcze inaczej, bo tu trzeba puścić w taki sposób most. I tu będzie trzeba puścić w taki sposób most. I dzięki temu będę w stanie się tutaj pod ten system podpiąć, który tutaj chciałem wypuścić, czyli o, w taki sposób. I dzięki temu mam zamknięte koło. Żółty jako algamat złota odpowiada za chłodzenie. Zwłaszcza, że tutaj no, temperatura jednak miała dużo do znaczenia, bo troszkę podgrzałem tą atmosferę. Natomiast teraz to chłodzenie powinno być no takie przyjemne. Temperatura 26 stopni będzie na pewno niższa. Jeżeli natomiast w przyszłości będę tutaj chciał jeszcze inaczej to rozwiązać, to zobaczę. Okej, druga stacja drukowania, co mi przyniosła? Glony. No spoko, glony się przydadzą, nie ma problemu. O, mam a propos strój. Kiedy ten strój? Odlotowy strój, tak. Dajmy burtowi. Niech burt się cieszy, dokładnie. Więc na pewno to, co ja tu posiadam, ogromnie, ogromnie przyspieszy mi chłodzenie bazy. Jeżeli te rurki wentylacyjne będą miały jakoś inaczej mieć iść, typu trochę wyżej, trochę niżej, to sobie później będę poprawiał. Natomiast teraz mogę spokojnie, z czystym sumieniem wywalać część rzeczy, które już tutaj mam ogarnięte. Tu już widzicie, cały system z wodorem poleciał. Już tego ani grama nie ma. Tutaj coraz więcej już się tego wodoru utrzymuje. Na razie ustawiłem na full. Dopóki nie przekroczy jakiejś wartości nacisku, to tego wodoru po prostu nie ściąga. Ale tlen za to się pięknie ściąga i właśnie to jest piękne. Jeżeli chodzi o samą temperaturę powietrza, spójrzmy, temperatura 25 stopni. 25 stopni, 28 stopni, 27 stopni. Dobra, 27 stopni powietrze i patrzcie, wentylacja już pięknie działa. Natlenienie pięknie, genialne, więc teraz wyburzamy i mam nadzieję, że na tych dwóch spokojnie się utrzymam. Jak nie, to będę to ewentualnie modyfikował. I taki cała magia systemu. Więc powiem wam, jestem ogromnie zachwycony wręcz tym, co tutaj dzisiaj zrobiłem. Mianowicie, mam tutaj oczywiście, już prawie kończę budować nasz system chłodzenia. Mam tutaj, okazuje się, wulkan miedzi. Na razie go nie będę odkrywał, żeby mnie tu nie zalał, bo to wulkan jednak jest, prawda? Jednakże wulkan. Po prostu to jest wulkan. Dobra, w każdym razie na dziś sądzę, że tutaj sporo zrobiłem. Jeszcze sobie podepnę pewnej wolnej chwili rurki do tej cieczy. Jakoś się tu dostanę. Może jakoś wykorzystam energię jeszcze parę? Kto wie, zobaczymy. W każdym razie za dziś wam ogromnie dziękuję. Dziękuję wam za to, że byliście ze mną, że mi towarzyszyliście. I widzimy się już w kolejnych przygodach z Oxygen Not Included i o także innych. Pozdrawiam was serdecznie, Staniu. Trzymajcie się, cześć!